słuchajcie, mam dla was grę miejską z wykorzystaniem kodów QR i tabletów. Posłuchajcie historii. W roku 1855 król Prus Fryderyk Wilhelm IV wydał dekret, by ze skarbca Prus przeznaczyć 133 397 talarów i 1 grosz na przebudowę zamku Gniew, na ciężkie pruskie więzienie dla recydywistów Zuthaus Schlossmer. Jeszcze zimą transport pruskiego złota trafił do zamkowego skarbca. Na wiosnę 1856 roku prace inwestycyjne ruszyły pełną parą. Do robót zaangażowano więźniów. Wśród nich znalazł się jeden cwany jak lis, malwersant i chałturnik. Szybko skumął się on z dwoma strażnikami więziennymi i opracował plan kradzieży złota ze skarbca. W nocy z 24 czerwca, gdy w zamku naczelnik świętował swoje 50. urodziny, strażnicy wraz z ów więźniem ze skarbca wyprowadzili 50 tysięcy talerów w złocie. Gdzieś na terenie Gniewu ukryli skarb, a nad ranem postanowili wrócić do zamku, by zapewnić sobie alibi. Niestety, jeszcze tej nocy sprawa wyszła na jaw. Złodzieje zostali zdemaskowani i schwytani. Pomimo poddania ich torturom, nie wyjawili miejsca ukrycia skarbów. Jeden z nich wyrył na ścianie celi tajemnicze znaki. Być może one kryją rozwiązanie zagadki ukrytego złota. Niedawno naukowcy odkryli, iż ten tajemniczy znak zawiera kod QR, możliwy do odczytania współczesnymi smartfonami. Na razie nie wiadomo, jak to możliwe, że w XIX wieku ktoś narysował wzór QR, lecz nie czekając na rozwiązanie, wielu śmiałków rozpoczęło gorączkowe poszukiwanie skarbu.